Wysoka Izbo, panie ministrze. Opłaty występujące dzisiaj pozostaną niezmienione przez 2 lata po wejściu w życie ustawy. Zaś prawo wodne określa górne stawki opłat, a stawki jednostkowe zostaną określone w akcie wykonawczym do ustawy. Wysoka Izbo, właściwie prowadzona gospodarka wodna powinna zaspokajać potrzeby ludności w zakresie zaopatrzenia w wodę, zaspokajać potrzeby bardzo wielu sektorów gospodarki, w tym rolnictwa, turystyki, rekreacji, umożliwiać wykorzystywanie rzek jako dróg przyjaznego dla środowiska transportu wodnego, powinna umożliwiać osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału wód i związanych z nimi ekosystemów. Szanowni Państwo, bez wody nie ma życia. Ustawa Prawo wodne to jedna z największych ustaw przyjętych przez Sejm obecnej kadencji. Jej oficjalna wersja ma ponad 400 stron. Obowiązuje od początku tego roku. Kompleksowo reguluje gospodarkę wodno-ściekową. Tworzy także nowy urząd centralny – Wody Polskie. W praktyce ta ustawa dotyczy każdego z nas, bo wszyscy korzystamy z wody i płacimy rachunki. Pani poseł, będę wdzięczny za rozmowę, tak jak się rozmawialiśmy. Ale mamy obowiązki, ale mam wrażenie, że pani mnie lekceważy, bo kilka razy pani obiecywała, że spróbujemy. To jest tylko pana redaktora wrażeń. Witam panią poseł Annę Paluch, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, pana Mariusza Gajda. Panie ministrze, mamy kilka pytań do pana. Adam Kloska z wykształcenia jest automatykiem. W swojej prototypowni pracuje nad własnymi pomysłami. Ma także na swoim koncie kilka patentów. Równolegle prowadzi także działalność gospodarczą. Jego firma Kama była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana. On sam również otrzymywał nagrody za wkład w rozwój polskiej przedsiębiorczości. W ubiegłym roku pana firma dostała nagrodę, prawda? Dostaliśmy w maju nagrodę Ogła Polskiej Przedsiębiorczości za innowacje do swojej firmy i dostałem osobiście nagrodę za popieranie polskiej przedsiębiorczości, za wkład w rozwój polskiej przedsiębiorczości. Adam Kloska jest wiodącym producentem instalacji do pomiaru ścieków. W przetargach skutecznie konkuruje z firmami, które oferują sprzęt zachodni, znacznie droższy. Urządzenia firmy Kama pracują w setkach polskich miejscowości, w elektrowniach, fabrykach, oczyszczalniach ścieków. Tu mamy zamontowane na oczyszczalni 3 nasze układy pomiarowe. Oczyszczone ścieki wypływają tędy, tak? Tak, i już do rzeki. I tu mamy zwężkę, czujnik ultradźwiękowy i trasę kablową. A tu mamy te urządzenia pomiarowe. Proszę pokazać. I co one rejestrują? No, mamy tak, mamy poziom, mamy przepływ 240 metrów na godzinę i mamy dane archiwalne. I te urządzenia też są produkowane przez pana firmę, tak? Mamy rzuty dobowe i one są w formie wykresu. Mamy godziny i wartości przepływu. I na podstawie tych pomiarów są naliczane opłaty związane z odprowadzaniem oczyszczonych ścieków do rzeki. Mimo mocnej pozycji na rynku, kilka miesięcy temu niespodziewanie nad firmą Adama Kloski nagle zaczęły się zbierać czarne chmury. W maju ubiegłego roku Adam Kloska pojechał do Bydgoszczy na targi wodno-kanalizacyjne. W tym czasie trwały także prace nad nową ustawą Prawo wodne. Były już bardzo zaawansowane. Projekt właśnie opuścił rząd i wpłynął do Sejmu. Głównym autorem rządowego projektu ustawy był ówczesny wiceminister środowiska Mariusz Gajda, także obecny na targach. Adam Kloska podczas rozmów w kuluarach zorientował się, że nowa ustawa oznacza dla jego firmy upadek, a sam wiceminister Mariusz Gajda odgrywa w tym istotną rolę. Na tych targach dowiedziałem się, że firma Kama, to już będzie koniec firmy Kama, bo urządzenia będą montowane przez Wody Polskie i jeden z konkurentów stwierdził, że już mają wszystko dograne, wszystko będzie załatwione. Czy po prostu kupią od razu kilkaset urządzeń pomiarowych. A jakie to były okoliczności, gdy pan się o tym dowiedział, jeśli pan mógłby bliżej tę sytuację opisać? Sytuacja taka, po prostu już podeszli na stoisko jednego z konkurentów, już słyszeliśmy rozmowy po prostu, jak to wygląda. I z rozmowy wynikało, że pana konkurent już jest pewien tego, że będzie miał zamówienie na kilkaset egzemplarzy. Dokładnie tak.
Do tej pory fabryki czy oczyszczalnie ścieków musiały same sobie kupić urządzenia do pomiaru ścieków. Nowa ustawa to zmienia. Teraz urządzenia będą kupowane przez nowy urząd, czyli Wody Polskie, w ramach centralnych przetargów, a głos decydujący będzie należał do urzędników. Ponadto sprzęt musi mieć tak zwane zatwierdzenie typu, czyli certyfikat przyznawany przez Główny Urząd Miar. Rzecz jednak w tym, że nie zostały jeszcze opracowane standardy, bo to wielomiesięczny proces. Adam Kloska nie może teraz sprzedawać swoich urządzeń, jednak mogą to robić producenci zagraniczni, których sprzęt ma równoważne certyfikaty. Mariusz Gajda to kluczowa osoba w pracach nad ustawą Prawo Wodne. Projekt ustawy był projektem rządowym i powstał pod jego osobistym kierownictwem w Ministerstwie Środowiska. Wiceminister był obecny na każdym etapie prac, także w Sejmie. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Państwo jesteście rzeczywiście totalną opozycją, totalną. Prawo wodne, które ma zabezpieczyć i środki finansowe, doskonale Państwo wiecie o tym, i bezpieczeństwo Polek i Polaków na długie lata po prostu odrzucacie. Prześledziliśmy pracę nad ustawą. Powstawała w pośpiechu i, co wyjątkowe, bez uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych, zgodnie z sugestią wiceministra Mariusza Gajdy. Z nowych przepisów wynika, że Wody Polskie w drodze przetargów kupią prywatnym podmiotom urządzenia do pomiaru ścieków. Jednak w pierwotnym tekście ustawy nie było tych przepisów. Pojawiły się na końcowym etapie prac rządowych, tuż przed wysłaniem ustawy do Sejmu. Ta ustawa ma kilkaset artykułów, ale ten przepis, który w pana uderzył, to jest właściwie jedno czy dwa zdania. Tak, to zostały zmienione nie wiadomo przez kogo. I nie ma chętnego, który by się tego przyznał. Jestem przekonany, że ten zapis jest szkodliwy, został stworzony w określonym celu. Jakim? Czysto finansowym, z czysto finansowych pobudek. Nie z dobra państwa, tylko ktoś sobie go wpisał po to, żeby osiągnąć korzyści. Teraz oczywiście kto te korzyści ma osiągnąć? No widać po zapisie, że to Wody Polskie miałem zamontować, czyli ktoś w Wodach Polskich. Wody Polskie gdzieś te urządzenia muszą kupić. Ktoś na tym zarobi również. Dokładnie tak. Ale nie pan. Nie, nie polska firma. Znaczy nie mówię ja, tylko żadna polska firma. Kto jest autorem zmiany? Nikt z urzędników nie zgodził się na rozmowę przed kamerą. Pytaliśmy także pisemnie, w rządzie oraz w kilku ministerstwach. Jednak odpowiedzi, które otrzymywaliśmy, były ogólne i wymijające. Najbardziej konkretnie odpowiedziało nam Rządowe Centrum Legislacji. Z odpowiedzi wynika, że tak zwana komisja prawnicza, działająca w ramach Rządowego Centrum Legislacji, nie redagowała tego przepisu, choć powinna. Przepis został wprowadzony samodzielnie, na końcowym etapie prac, przez organ wnioskujący, czyli w tym przypadku Ministerstwo Środowiska, które reprezentował wiceminister Gajda. Odpowiedzi na nasze pytania szukaliśmy także w Sejmie. Posłem najlepiej znającym ustawę jest Anna Paluch. Ona kierowała pracami podkomisji. Była także posłem sprawozdawcą i na forum Sejmu tłumaczyła sens i założenia ustawy. Pojawił się ten przepis w momencie, kiedy przedstawiciele rządu uznali, że warto się pochylić nad postulatami strony społecznej. Pamięta, kto personalnie go wprowadził, jakie było uzasadnienie dla takiego przepisu? Bo on rodzi ogromne zobowiązania po stronie państwa, miliardowe. Albo izba gospodarcza, albo wytwórcy, nie wytwórcy, tylko odbiorcy jak gdyby usług ze strony Wód Polskich. Tyle mogę powiedzieć tak bez sięgania do notatek. Nie dość, że nie wiadomo kto i dlaczego wprowadził taką zmianę przepisów, to ponadto nie wiadomo ile urządzeń należy zamontować i ile to będzie kosztować. Wiceminister Gajda stwierdził w Sejmie, że należy zamontować 10 tysięcy urządzeń. Jeśli zatem jako średnią cenę przyjmiemy 80 tysięcy złotych, to chodzi o blisko miliard złotych. Nigdzie jednak nie ma oficjalnych szacunków. Ministerstwo Finansów odsyła nas do Ministerstw Środowiska oraz Gospodarki Morskiej. Te z kolei odsyłają nas do Wód Polskich, które przyznają, że nie wiedzą, ile to będzie kosztować. Jesteśmy też odsyłani do dokumentów z prac ustawodawczych, gdzie jest mowa nawet o 150 tysiącach urządzeń, co przy średniej cenie 80 tysięcy daje 12 miliardów złotych. Pewne jest to, że na końcu wszyscy za to zapłacimy, bo Wody Polskie mają być organem, który sam na siebie zarabia, pobierając opłaty od użytkowników wód, czyli od każdego z nas.